Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z naszą aktoreczką Bellą Mooney. Tak mnie naszło jakoś, poczułam wenę nagrywania z powrotem na szczęście, mam nadzieję, że się to utrzyma. Więc wracam do Was tutaj z Bellą. Bella jest na planie filmowym, ona jest świeżo po, jak widzicie tutaj ma naszej wtyczkę zrobioną, znaczy nie wtyczkę, tylko gniazdo na wtyczkę tutaj zrobione przez Vlada po dziabnięciu. Jak ostatnio się z nimi widzieliśmy, to no właśnie, no niestety Vlad ją dziabnął, ponieważ no próbował ją uwieść, niestety bezskutecznie. Nic mu z tego nie wyszło. No ale przynajmniej się troszeczkę napił, tak? No piękna dziewczyna. Jak zwykle niezadowolona i znudzona. Poza tym jest troszeczkę, no oj, przepraszam, zły kadr. Sorry. Tap mi tutaj trochę oświrował. Niedawno zatopione kły. Auć, dlaczego to tak boli? No i do tego jest oczywiście znudzona, no bo jak żeby inaczej. Słuchajcie, znajdujemy się tutaj na planie zdjęciowym. Ja dosłownie zdążyłam ją przetransportować do domu. Przyniosłam jednego kiciusia do naszego sąsiada. Do Zaka. No i czym prędzej ruszyłam tutaj na plan zdjęciowy, który wygląda fenomenalnie. Ja Wam powiem, że nigdy naprawdę nie grałam w tą karierę aktorki i no nie chciałam tego pominąć, ja jej tutaj zcheatowałam, podbiłam jej wszystkie potrzeby na maksa i kociakom też, bo ona naprawdę się źle czuła, a chciałam Wam nagrać ten dzień właśnie z planu zdjęciowego. No dobra, słuchajcie. Mamy tutaj parę gwiazd. Tutaj mamy statystkę, tutaj widziałam takiego pana z niedorobionym lekko ombre na peruce. Kim pan jest? Pan jest statystą, no dobra. Musimy zrobić takie oto rzeczy. Mamy tutaj oczywiście plan. Ci, co znają tę karierę, to oczywiście nie jest to dla was nic szczególnego, ale no musimy zrobić takie rzeczy jak, no ukończyć występ, to jest wiadome, oczywiście będziemy to robili. Najpierw sobie przygotujemy fryzurę i makijaż. Albo wiecie co, tutaj stoi jakaś pani, w ogóle jakie tu limuzyny stoją, ja cię pierniczę. No, no, no. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Podoba mi się bardzo i cieszę się, że tutaj wróciłam do Belli. Wróciłam z powrotem trochę modów Maxis Match, bo w sumie to wiecie co, nie wpływa to jakoś tak aż diametralnie na płynność tej gry. Wolniej się ładuje po prostu. Wolniej się włącza, o. Ale sama rozgrywka tutaj wszystko chodzi picuć, glancuć, także już nie gadam, już bierzemy się do roboty, bo mamy... To jest nasze drugie przesłuchanie tutaj, drugi nasz casting, dobra. Pochwal jej etykę pracy, chociaż nawet jej chyba za bardzo nie znasz, ale chciałam tutaj dać plotkuj, bo mamy tutaj za zadanie poplotkować z kimś. Są, tak, trochę leniwie. Bella, weź się troszeczkę, tak ten, do kupy się weź, dziewczyno. Trochę więcej entuzjazmu. I od razu ludziom się tutaj porobiły jakieś dziwne fryzury. To jest standard, tutaj mamy... Jezu! O co tu się wydarzyło? Boże kochany, Jezus Maria, tutaj, Boże, co to tu stoi? Jezus, co tu się stało? Dlaczego ona nie żyje? Co tu się stało? Pan jest moim ulubieńcem dzisiaj, no po prostu... Ktoś tu oglądał Czarodziejkę z Księżyca i lubi róż. Tak, lubi róż malinowy i rudy wąsy. Fantastycznie. Co tu się wydarzyło? Ja pierdykam, tutaj te maskotki płaczą. Jezu, ale dlaczego ona zmarła? Dlaczego ona zmarła? Faktycznie, jak tu uważam, to pojawiła się jakaś taka muzyczka, taka trochę upiorna i ta pani była w ogóle wściekła, ale dlaczego ona nie żyje? Jesus! Idzie kosiarz! No nie, tego po prostu nie było, ta sobie obiad w ogóle nie przejmuje się niczym. Ale dlaczego ona nie żyje? Co więcej opcji? Jakie działania? No nie. Ja pierdzielę. Chyba, że wy żartujecie i to jest po prostu jakiś element tutaj serialu, filmu, nie? To nie jest w fabule tego filmu. Kto to jest? Specjalistka do efektów specjalnych, no ludzie. I kto nam będzie teraz tutaj robił...
wyścigi wybuchy. Jezu, no i ją skosił. O Panie w niebiosach. Fantastycznie. No dobra, ale życie musi się toczyć, tak? Rozpoczął się też Pretty Dark, no rewelacja. No i życie idzie dalej, prawda? Jezus Maria. Dobra, ty wyplotkujecie? Tak. Plotkujesz, zjesz coś. Czy to jest reżyser? No tak, oczywiście, że to jest reżyser. Tak wygląda na reżysera nawet. Wszyscy są teraz smutni, więc raczej ta praca na planie nie będzie fajnie działała. Pani też ma tutaj szalony kolor, ale fajnie wygląda. Dobra, idziemy sobie przygotować fryzurę i makijaż na występ. Chodźmy. Jesus, co tu się w obliczu śmierci? I to będzie tak stało teraz tu nam? Może by ją gdzieś tutaj dać na jakiś podest, na scenę? Tu. Nie, o, tu. 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 O, masz. Opłakuj sobie do obiadu, jest. O mój Boże, jedyny. Dobra, słuchajcie. Bella idzie się szykować. Uwaga. Miziu pędzelkiem. Bella, lubisz takie rzeczy. Ja wiem, że ty to lubisz. Jak o ciebie dbają tutaj szprajem po twarzy. I co ci zrobią? No i co teraz? I co voila? Nic się nie zmieniło. Nic się za bardzo nie zmieniło. To jest naprawdę bardzo fajna animacja. Bardzo lubię te opcje. No i co, oj. Chyba nie tak miałoby. O Jezus. No dobra, co będzie następne? Teraz powrót do oryginalnej, tak. Dobra, zakładamy kostium. No coś tutaj pani tak za dużo nie podziałała nam z tą fryzurą. Dobra, idziemy teraz tutaj do pana stylisty Tetsu Yamamoto. Idziemy założyć kostium na występ. No jestem ciekawa, co tutaj będzie. Co w ogóle to jest za przesłuchanie? Ja nawet nie wiem. Kowbojskie sztuczki. O, to będzie fajne. To musi być fajne. Chodź, kochana, chodź. Ja wiem, że ty jesteś przygnębiona. Gdzie ty? Ale po co? Po co ty idziesz usiąść, kobieto? No to będą wszyscy płakać teraz. Ja pierdykam. No, wybaczcie, gdzieś to musi stać, no. Pan się nie przejmuje w ogóle, producent. Producent się nie przejmuje, je sobie tutaj makaron z serem. O Jezu. Co tu się wydarzyło dzisiaj? To zazwyczaj tak jest. Jak mam przerwę w nagrywaniu czegoś, a potem do tego wracam, to zazwyczaj jest jakiś tutaj... Kocham po prostu. Ona mi tak pasuje do takiej gwiazdeczki tutaj. Z tymi dziurkami na szyi wygląda naprawdę rewelacyjnie. Dobra. Na szczęście nie poznikałam jakoś tak strasznie dużo... To nie był ten kostium chyba w zamiarze, prawda? Panie stylisto. Ale... Paputki. No fantastycznie. Podkreśla twoją linię, Bello. Zdecydowanie. Załóż kostium. No to chyba tutaj, nie? Załóż kostium na występ. No nie inaczej, ale no nie sądzę, żebyś miała w tym... O, tu... Fantastycznie. Pokaż no się tutaj. Fantastycznie wyglądasz, Bello, moja kochana. Dziękujemy bardzo. Możesz pana tutaj pochwalić, o ile znajdę te opcje w ogóle. Schlebiaj, możesz mu trochę poschlebiać. Dobra, chciałabym teraz podejść tutaj na chwilkę i poćwiczyć umiejętności aktorskie. W tej opasce przydał być się jakiś kapelusz tutaj, jak to jest o kowbojach. Kowbojskie sztuczki. A szukamy muzyków. A okej, okay, bo ona miała rozwinąć tę grę na gitarze. Okej. Okay. Nowa kolekcja kawałków w klimacie country wyprodukowana przez studio
Sułtani Westernu. Sułtani Westernu, Boże, tak. Zapomniałam, co to znaczy. Sułtan, okej. Okay. Tak bardzo wpada w ucho, że nabierzesz ochoty, by odjechać w kierunku zachodzącego słońca, pogwizdując pod nosem. No dobrze. Bardzo się cieszę. Powiem wam, że jak tutaj wpadłam w tę rozgrywkę i zobaczyłam Bellę i jej nieszczęśliwą minę, niezadowoloną, to przypomniałam sobie, że zatęskniłam za nią. Okej, okay, dobra, to zatrybiło, także jest fajnie. No nie wbijemy tutaj tego punktu, no bo musimy zacząć tutaj występowanie. Możesz jeszcze jego poznać. No i co? No i pójdziemy do reżysera, bo to jest w sumie najważniejsze. To jest najważniejsze. Reżyser był chyba blisko z specjalistką od efektów specjalnych, bo jest bardzo smutny i znudzony. Bardzo zapracowany pan. No dobra, poznaj tutaj pana z ciekawą fryzurą. Może się to tutaj nam zatrybi. Okej. Okay. Przy okazji zgłosiłaś gotowość do występu. Fajnie. No dobra, ale gdzie my mamy teraz pójść? Poczekajcie, no. Świecące oznaczenie na scenie, wybierz opcję gra na gitarze. Okej, okay, czyli my tutaj musimy przyjść. A, to tu będzie. No dobra, dobra, dobra. Wszystko rozumiem. Graj na gitarze ryzykownie. Dawaj, Bella, co ty się będziesz tutaj... Co ty się będziesz tutaj chrzanić i bezpiecznie... W ogóle dzisiaj, jak wrócimy do domu, to ja mam zamiar, to znaczy Bella ma zamiar zaprosić Vlada do domu, no bo niestety niczego jej nie nauczyło oczywiście ostatnie. Ach, rozluźniam ręce, wdech, wydech. Ale fantastycznie. Cudownie. Fotki robione. Fantastycznie to wygląda. I cięcie! Brawo! Jak ci poszło? Jak ci poszło? No chyba nie najgorzej, słuchajcie. Odegraj... dobra, i teraz musimy zaśpiewać i odegrać tutaj reklamę tego produktu. Śpiewaj ryzykownie. Proszę bardzo. Dobra. Fajny jest ten klaps. Jak ty pięknie śpiewasz. Ach, odetchnęłaś z ulgą. Bardzo ładnie ci poszło według mnie, no ale ja nie jestem tutaj od oceniania. Odegraj scenę prezentacji produktu, ale to gdzie ja mam? Poczekajcie, no. Gdzie ja mam? A, na to mam kliknąć. Dobra, dobra, dobra. Wszystko wiem. Ale fajnie. Ale fajnie. Cieszę się, że Bellę znowu widzę. Wszystko będzie dobrze. Mam niesamowitą frajdę tutaj z bycia na planie, to jest tak fajne. Dla was to na pewno nie jest nic takiego... Pięknie! Pięknie ci poszło, słuchaj. I ukończyłaś występ. Rewelacja, brawo! Dobra, ja bym jeszcze tutaj zagadała troszeczkę z reżyserem. Może... pociesz po śmierci. O, możesz go pocieszyć po śmierci. W sumie to tak na początku myślałam, żeby może tutaj Belli dać jakiś romansik z reżyserem, ale on mi się nie podoba za bardzo. I Belli chyba też nie. Wszyscy stoją jak wryci po twoim występie. No nie wiem, czy takie mizianie reżysera po... No właśnie, po ramionku jest tutaj wskazane. To jest chyba... Ło!
Cięcie, Bella zakończyła kręcenie swoich scen. Ekipa się pakuje, nakręcony materiał zostanie wysłany do montażu. Ale fantastycznie. Idź do domu, chodźmy do domu. Ale fajnie, ale się cieszę. Okej, okay, jesteśmy już tutaj u nas na parceli i akurat tak przypadkiem tutaj się pokazał Zachary. Zaraz z nim pogadamy, bo chciałabym, żeby się pochwaliła swoim sukcesem. Tutaj mamy obiecująca debiutantka. Bella wkroczyła na drogę sławy. Po raz pierwszy w życiu zdobyła swój własny punkt sławy. Za punkty te można kupować w panelu informacji o sławie bonusy sławy. Mniej przyjemne, przepraszam was za hałas, tramwaj jedzie za oknem, ale muszę mieć otwarte, bo gorąco tu jest. I motor, standardowo, tak, dzięki. Już? Dzięki. Jak na złość po prostu, zawsze jak nagrywam. Mniej przyjemne oblicze popularności, którego może teraz doświadczyć Bella, to możliwość nabawienia się dziwactwa, czyli osobliwego zachowania, będącego konsekwencją podejmowanych przez nią działań. Dobra, to gdzie my to mamy? Gdzie my to mamy? To było... Momencik. Bo ja się muszę tutaj teraz odnaleźć. A tutaj to mamy. Okej, mamy jeden punkt sławy. Mamy reputację neutralną i... Okej, dobra, czyli to jest ten poziom sławy. Wiecie, to jest dla mnie w sumie nowość, bo ja tego jeszcze nie robiłam. Czy ja mogę to na coś już wydać, czy jeszcze nie? A mogę, dobra, mogę. Co my tutaj mamy? Mamy tak... współpraca biznesowa, wysyłaj filmy, by zdobywać sławę i pieniądze. Bella teraz będzie zyskiwać więcej sławy za filmy wysyłane za pośrednictwem stanowiska filmowego lub muzycznego. Ponadto jej rosnący wpływ na opinię i wybory fanów sprawia, że zaczynają się nią interesować znane marki pragnące, by promowała ich produkt. No to tak jakoś nie bardzo mi na razie to pasuje. Nawiązywanie znajomości, śmiałość w kontaktach towarzyskich sprawia, że Bella z łatwością znajduje wspólny język ze sławniejszymi od siebie gwiazdami, prowadząc rozmowę w taki sposób, by szybko przejść od znajomości do przyjaźni. Ponieważ Bella ma smykałkę do nawiązywania relacji, jej sławę zwiększy dowolna interakcja społeczna ze znajomą gwiazdą, o, jakie to długie, a interakcje z celebrytami wyższego poziomu poskutkują jeszcze większym skokiem rozpoznawalności i zauważalność. Szansa na zdobycie większej sławy dzięki umiejętnościom i działaniom związanym z karierą. Bella ma w sobie to coś, dzięki czemu od razu wyróżnia się z tłumu i nie sposób jej nie zauważyć. No to jest akurat prawda, to akurat mi do niej pasuje. Ten aspekt jej osobowości sprawia, że ma szansę szybciej zdobyć uwagę publiczności, posługując się tylko jedną umiejętnością albo działaniem związanym z karierą. Ja bym to wybrała. Zdecydowanie. No, bo te takie medialne, tu wysyłanie filmów mi nie pasuje, to na razie tak, no tak, średnio, ale to jest fajne. To jej tutaj teraz dodam. Okej, dobra. No to fajnie, cieszę się, mamy pierwszy sukces. Mamy sukces i śmierć na planie. Cześć Zachary, fajnie Cię widzieć. Czy my tutaj mamy coś takiego jak... entuzjazmuj się solówkami gitarowymi, bo w sumie grałaś tam na gitarze. Jakby tylko Zachary mógł tutaj do nas podejść na sekund 5, to byłoby naprawdę fajnie. Musimy też wyprzytulać zwierzaczki. Tofu jest właśnie u Zaka. No Bella, rusz tyłek z tego chodnika. Bello, halo. A, on musiał wejść i zejść. No tak, oczywiście. Powinna być jakaś taka aktualizacja, że Sim może zawrócić na schodach. Przecież to jest normalne, nie? Tak mi się wydaje. Fantastycznie grałam, słuchaj, no naprawdę śpiewałam jak prawdziwy cowboy. Dobra, zapytaj go, jak minął dzień i możemy... w sumie to ona... A dobra. Słuchajcie, może zrobimy takie coś. Bo w sumie między innymi tak troszeczkę iskrzy. Gdzie ty jej tu wlazłeś w nos? No okej, okay. I co? I co będziecie tutaj odgrywali? Tu nikogo nie ma, no ale dobra. Ale on jest jej przyjacielem, jej sąsiadem. On jej tutaj jak najbardziej pomoże, albo i nie. Nie pomoże jej. A bo tutaj nikogo nie ma. Bo tu nikogo nie ma, dlatego. Dobra, popraw mu humor i schlebiaj. Dobra.
Nie ma tutaj niestety publiczności, także nic tutaj nie zrobimy. No dobra, chodźmy tutaj do domu, bo wypadałoby trochę zwierzaczki tutaj wyprzytulać. No w końcu jesteś szczęśliwa. Jezu, jak dobrze w ogóle widzieć uśmiech na twojej twarzy jakikolwiek. Pogłaszcz. Pogłaszcz i przytul. A gdzie jest Mafinek? Nasz kochany. A tutaj sobie drapie, drapaczka. Tu wrotki zniknęły, bo zapomniałam tego wrzucić do modów z powrotem, ale to nie szkodzi. Przytul jeszcze kociaczka i pogłaszcz. Dobra. Idziesz. Co tutaj w ogóle się dzieje? Weź to wyrzuć, kochana, wyrzuć to. Wyczyść przy okazji, bo trochę masz tutaj syf w tej łazience, nie wiem. Ja miałeś tutaj od pasty takie upierdzielone trochę. I ja myślę, że no Bella chciałaby jak najbardziej tutaj zaprosić Vlada do siebie do domu. Kiara, mogłabyś się trochę zainteresować tutaj właścicielką. A fajnie tu być, powiem wam. Cieszę się, że mi wróciła wena do nagrywania, bo różnie to ostatnio było, takie fale, góra dół, ale cieszę się, że w końcu tutaj jestem. No dobra. Gdzie ty idziesz siadać, kobito? Dobrze, przywitałaś się z kotkiem, teraz ją trochę wyprzytulaj. Gdzie tutaj odczucie jakieś jest? Jakie mamy odczucie? A, to było to, co, że lubi spędzać czas, tak? Okej. Okay. Po prostu para dobrych przyjaciół. No, zobaczymy. Fajny jest Zak. No, mi się podoba. Ale Belli oczywiście się... Boże, zbagował się tutaj pan. Belli się, no... Vlad tutaj zdecydowanie bardziej, tak? No, mają tak porówno, nie? Tak idealnie równo. Ale ja myślę, że Belli to po prostu nie nauczyło nic kompletnie i no, będzie chciała dalej tutaj spróbować uwieść Vlada. No właśnie taka trochę naiwna, no bo ona nie zauważyła jeszcze do tej pory, że on poluje tylko na jej plazmę, że tak powiem. Nie do wiary. Studio jest bardzo zadowolone z twojego występu w reklamie. Przesłali same komplementy. Nie wiemy za bardzo, jak zachować się w tej sytuacji. Zwykle musimy uciekać się do wyjaśnień albo wymówek i wysyłamy kolejnego aktora. Dobra robota. Tylko żeby nie przyszło ci przez myśl, że możesz prosić o podwyżkę. Dobra, fantastycznie. Musimy sobie wybrać kolejne zlecenie, nie? To za chwilkę to zrobimy. Za chwilkę to uczynimy. Ale tu zbagowani chodzą, bo ja tutaj robię ciągle jakieś tutaj miszmasze z tymi modami. Niektórzy się tutaj bagują dość mocno, ale okej. Okay. Także już tutaj dałam... Coś tu wylazło. Coś tu wylazło. Chodź, Zak, możesz przecież wejść do nas do domu. Zaproś do środka. Przecież nikt ci absolutnie nie broni tu wejść. Ty nie masz czasem... Nie masz czasem tutaj drzwi... Nie, no nie masz zablokowanych drzwi. A kociaczki, jak mam tutaj akurat z wami, nad wami kontrolę. Gdzie ty jesteś, Muffin? Muffin. Weź się tutaj pobaw troszeczkę z mamą. Przyjazne... Rozmawiaj z mamusią, działania, nie, baw się, czuły uścisk, o, a potem możesz się piłeczką trochę, a nie możesz się piłeczką, no dobra. Pełne ręce roboty masz, Bello, zdecydowanie, ale zaraz tutaj ogarniemy, chociaż nie jak ty Vlada chcesz zapraszać, to nie Zaka, no. Nie wszyscy naraz, będą się te doniczki tu... wcisnąć przez ścianę z powrotem. Dobra. Kociaki się tutaj sobą zajmują fantastycznie. Ja myślę, że będziesz mogła sobie później tutaj skorzystać i wziąć gorący prysznic, żeby się zrobić flirciarską. Nic do prania chyba za bardzo. No coś jest, ale to jeszcze się ogarnie.
Dobra. Powoli zbliża się wieczór, więc myślę, że to będzie też dobry moment, żeby Vlada tutaj ściągnąć. A co to jest? O kurde, a ta... O, słuchajcie, no, o wilku mowa. Sprzęty Wladislausa, okej. Okay. W rytmie pusto stworków. Nie, stworki z wrzosowego lasu, boże, trudne słowo. Ej, to jest fajne, przygody na Morzu Martwym. To weźmiemy sobie to. O, fajnie, akurat jest trzeci poziom sprawności fizycznej, a ona lubi, więc sobie z nią trochę pobiegam. Poniedziałek o 19, tu już jutro. Słuchajcie, już jutro. To też myślę, że kolejny odcinek będzie... że będzie kolejny odcinek właśnie z tego przesłuchania. My mamy w ogóle jakiś tutaj poziom tej sprawności, czy nic? No tak, powiedzmy, że... jesteśmy mniej więcej na 1,5 punkta tutaj. Dobra, kochana, weź sobie prysznic. Nie wiem, czy ty coś tutaj ugotujesz. Mogłabyś w sumie coś tutaj ugotować. Nie, fasolki po bretońsku nie radzę tutaj raczej dawać. Przyrządź wystawny posiłek. A weź kolację z rybą. Nie wiem, czy Vlad będzie zainteresowany w ogóle innym pożywieniem niż przywykł. Kiedy ci to minie w ogóle? Za 4 godziny. No dobrze. A jak się ładnie ubrałaś, pięknie. Bardzo ładnie w tej sukience wyglądasz. Kociaczki, co wy tutaj, kochane, robicie? Misiu mały, weź się pobaw tutaj piłeczką. Szarp zabawkę. Możesz sobie później poszarpać tutaj drapaczka. Zwierzaki się chyba całkiem okej czują. Na pewno sobie poradzą. No dobra. I możesz w sumie... Ej, da radę zaprosić go na randkę i fajnie by było. Myślę, że Bella byłaby jak najbardziej... zaproś na randkę. Myślę, że ona o tym jak najbardziej... Nie wiem, kto to jest. Że ona jak najbardziej o tym myśli. Tylko, że z drugiej strony trochę Vlad jest nieprzystępny, z tego co zauważyłam. Tak sam z siebie. Trudno było z nim tutaj wejść w jakieś romantyczne interakcje. A i się fajnie bawisz, malutka. Co? Co? Muffin jest obiecującą debiutantką, a Kiara, ty też jesteś obiecującą? No, oczywiście, że jesteś. No, po właścicielce. W końcu zwierzęta się do swoich właścicieli upodabniają, jak najbardziej. Może tak zostać, myślę, z tą solniczką, jak najbardziej może być. No dobra, gotuj, bo tu zaraz nas... zaraz nas tutaj zostanie... Czy to się naprawdę wydarzyło? No na... My nie mamy oczywiście tego wyjca, nie? Nie mamy wyjca, oczywiście, że nie. Dobra. Zadzwoń po tą straż. Zadzwoń po straż. Weź stąd, uciekaj, kobito! Kobito! Czy mogłabyś wyjść z tego ognia? Jezus Maria, no przecież mi się swajczy tutaj. Chodź no tu. No nie wytrzymam z nią po prostu. Możesz się tu teleportować? Może byś się ugasiła? Ugaś się. Nie wpadłam na to oczywiście w pierwszym momencie, nie? Też jestem świetna. O mój dobry Boże! Bella, jesteś gorąca. Po prostu. Jesus. Zadzwoń po tą straż. Boże, co za masakra. Jak nie możesz? Jak nie możesz? Ugaś to sama w takim razie. Co to się w ogóle wydarzyło?
Co to jest za odcinek? Dobra, czy to jest koniec? Zamień. No idź się jeszcze raz umyj. Szybki, weź, proszę cię, bo... Ale przynajmniej, zobaczcie, przynajmniej jest pod kolor swojej kreacji. Lubi czerń. Lubi kolor węgla. Dobra, jak tam kociambry? Biedne kotki, dobrze, że wam się nic nie stało, kurde. Dobra, to chyba nie będzie jednak kolacji z rybą. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że zaprosimy zdecydowanie teraz Wlada na randkę, bo no, brakuje jej zabawy. I myślę, że... No dobrze, już. Żyjesz, to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że on przyjdzie, słuchajcie. Przyjdzie czy nie? Ej. Kurde, nie zadziałało to? No nie gadajcie, że to nie działa. Dobra, to inaczej. To może zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Czemu nie chciał przyjść na randkę? Ej. Będzie? No będzie, fajnie, dobra. Misiu malutki, nie bądź smutna, proszę cię. Proszę cię. Możesz iść sobie spać. Idź sobie spać, kochanie. O jest, dobra. Bella, czy ty się możesz przebrać w coś takiego? Poczekajcie, co ona tutaj ma, bo ja nie pamiętam. To. A może w to się przebierz? Dawno w tym cię nie widziałam. No dobra. No cześć, kochany. Zaproś go do środka. Od razu dodaj go do grupy. Dodaj go do grupy. Usiądźcie sobie tutaj razem. Dobrze. No dobra. No to bierzemy się za Vlada. Znaczy Bella się za niego oczywiście bierze. Romantyczne. No dobra. Poflirtuj z nim. No dobra, on już taki bardziej jest skory tutaj do flirtu, więc bardzo możliwe, że... Może nie żartuj o wampirach, bo to się dla ciebie źle skończy. Romantyczne. Pochwal wygląd zdecydowanie, bo Vlad jest tutaj przystojniakiem i ma klucz do jej serca, oczywiście. Ej, było tam pierwszy pocałunek? Coś takiego było, nie? Może poślij pocałunek. O. Szepcz słodkie słówka. Fantastycznie, sugestywna rozmowa, no ekstra, bardzo, bardzo się cieszę. Ej, a wy możecie tutaj... Nie ma tutaj czegoś takiego jak wolny taniec czasem? Zaproś na noc, o tak. No dobrze. Może być tak tutaj... Zagościł u mnie. W moich skromnych progach, no Bella jest zachwycona po prostu, no. Ale powiedzcie, że oni do siebie troszeczkę pasują, nie? Tak mi się wydaje. Nie będziemy zostawali chłopakiem i dziewczyną na razie, ale... Drocz się zalotnie. No dobra. Pierwszy pocałunek. Myślę, że już się no powinno to udać, nie? Dziewczyna wampira. No. Kiara, ty nie miałaś iść spać? Leniuchuj, tak? No dobrze. I co? Gorąca pogawędka. No wiesz, Vlad, ja przed chwilą też byłam gorąca. Stałam normalnie w płomieniach, jak o tobie myślałam. Ej, no, mieliście się pocałować po raz pierwszy.
Ośmiel się, dobra, to ośmiel się w takim razie tutaj na kanapie. Nie możesz? Dlaczego? Okej, okay. Gdzie jest ten pierwszy pocałunek? Dawać mi tutaj pierwszy pocałunek. Proszę zejść z kanapy. Mam nadzieję, że to pyknie. No pyknie, pewnie, że pyknie. Fantastycznie. Jakieś takie zdjęcie. Może w ogóle się nie stykają ustami, nie? To też jest super. Chciałabym jakieś takie fajne ujęcie. No, powiedzmy. Powiedzmy, że to jest fajne ujęcie. Dobra. Dużo zdjęć dzisiaj cykam, zdecydowanie tak. No i co, no? Ja myślę, że jeszcze tutaj go troszeczkę... już był ten pierwszy pocałunek, już tutaj nie zaskoczyło to. No dobra. Szepcz uwodzicielsko. No i ja myślę, że no Bella raczej chciałaby, bo no Vlad ją pociąga, no umówmy się. Ona już tutaj myśli o gadkach w serduszka. No będzie chciał, zdecydowanie. Aż normalnie się tam teleportuje. Bella i wampir, to kurczę, normalnie jak w Zmierzchu. Widzieliście, jakie on ma... Zaraz to ujęcie z tymi stopami. Ale jakie on ma tutaj, widzicie? Jakie on ma tu tatuaże? Jakie ma tatuaże? Ty w tym swetrze byś się ubrała w coś fajniejszego. Masz o wiele więcej fajnych piżamek. No dobra, kochani, ja myślę, że tym romantycznym tutaj akcentem będziemy się żegnać powoli. No, tak, zapatrzyłam się, słuchajcie. Bo poniekąd się cieszę, że to się w końcu udało. Jezus Maria, jakie dźwięki. Dobra, ja myślę, że na tym już poprzestaniemy, bo się sporo dzisiaj działo, naprawdę się dużo dzisiaj działo. Oni nie chcą wyjść z łóżka. No dobra. Dobra, kochani. Będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Także trzymajcie się cieplutko i dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć. Pa, pa.